Dobrze. Cześć, z tej strony Kasper, cześć. Dzisiaj ze mną Michał. Cześć. Dobra, cześć, ruszaj. No i dzisiaj sobie, no, orzemy na mapie Geiselsberg. A dlaczego tak sobie orzemy? A i no, to nie patrzcie, że mamy tylko 7000 godzin na tych ciągnikach, ale po prostu sobie dopisałem tej godziny. 7680. Dałem 7502. Dobrze. Sobie dopisałem te godziny, żeby tak w miarę jakoś realnie było. Sobie po prostu dopisałem przez F11 Halo, przez ten mod. Sobie dopisałem godziny. No i dzisiaj sobie orzemy. A skąd mi naszła chęć na taką orkę? Naszła mnie chęć z po prostu mojego filmu, Orka Poplonu po prostu. Tak mi naszła taka chęć. No, a tak nie żeby coś, ale tu też jest poplon. Serio? Jo, zasiałem sobie go. Znaczy, no nie powiem jak zasiałem, ale... Każdy wie jak. Zasiałeś, ja nie mam. Jo, rozcięłaczem. Dobrze, jeden za drugim będziemy sobie orać, tak? Tak, dobrze. No i dobra, i teraz powinieneś wycofać. Ty nie, mój gościu. Ja się ora pole. Dobrze. No i jak będę u góry, to ja się wycofam i ty będziesz sobie jechał pierwszy. I tak to kółko będzie robić. Elegancko, elegancko. Dobrze. Ale on fajnie, że ja pytam z tyłu. No, kozak jest. Jo. Znaczy mam jeszcze drugiego John Deere'a. Takiego samego. Znaczy takiego samego. No tego, co mieliśmy na polskim. Tam jeszcze mocniej, że japę. No, 30? Halo? Artysta? Nie. O właśnie, a to... No. W kolejnym odcinku chyba sobie kukurydzę tutaj zrobimy. Nie wiem. Może, no bo widziałem, że na polu numer 56 jest kukurydza. Jo. Sam ją zasiałem, bo tam była. Tam była chyba soja. To można by coś zrobić. Jo, kombajn już jest przygotowany, tylko trzeba jeszcze drugi znaleźć jakiś. Jakiś drugi kombajn trzeba tam znaleźć jeszcze. To się znajdzie. Jo. I artysta, żeby odbierał. Mam pomysł. Jo, tu może być każdy kombajn praktycznie. Musimy znaleźć jakiś mod na silosy. Na silosy? Dlaczego? Krzonki na jeżdżą. Dobrze. Jak? Wiedziałem, że przypierdoli, bo za blisko byłeś. Dobrze. O, by przyciągnął, jakby mnie cofnął, to by się zarąbował mnie. Tam, połudzenia. Dobrze, ja sobie poczekam. No i mogę jechać. Se czekam. To jakiś, nie wiem, stylu za 2 milionów, nie? czy nie? 8, co? Nie wiem. A ile ten nasz ma? 1,5. Znaczy to teoretycznie zależy, no. No chyba jo. No to tam było chyba tyle. Albo skopiuję ten tego, to akurat to zrobić po prostu zrobię tak. No to ci o tym mówiłem. Że po prostu dodam tego czajancie. No, skopiuję z tego obok, postawisz i będzie elegancko, tak jak mówiłem. No. No. I tam jeszcze przy okazji wyrównam akurat to. No to akurat to nie jest jakieś trudne do wyrównania. Dobrze. To trzeba usunąć. Ale coś trochę zeszłeś z kursu, morda. No bo ty się na GPS-ie, a ja nie jeżdżę. No ja też nie jeżdżę. No właśnie. Ja jeżdżę na GPS-ie ocznym. To jest najlepszy GPS. Aż mi się czasy te stare przypominają, jak się tak grało kiedyś bez GPS-ów. No bo ktoś stanął za blisko. Oj, halo. Ja nie patrzę, co to z tym pługiem się tam z tyłu stało. Ja czy się stało? Dobrze. Co się miało? Ale ja nic nie wiem, co się miało stać. No jo. Dopiero 5 minut. To jeszcze
Nie, no, tyle to nie. Dobrze, co byś chciał ciekawego powiedzieć w tym odcinku? To, że na przykład kiedy u ciebie zawita nowa gra. No przecież było powiedziane, że 12, tak? 12. No taki był plan. Dobrze, elegancko tam idzie z tyłu, widzę. Tuż co przejazd będzie coraz krótszy, tutaj trochę szybciej będzie szło. Wiadomo. Jo. Dobrze, kiedy jakiś cesik na kanał. Cesik? Nie chcę się nagrywać. Wolę streamy robić z niego. Dobrze, kiedy stream? No, powiem ci tak, że jutro, no bo jutro jest wtorek, a środa jest przecież wolna, tak? Co? No bo jest święto. No, co jest święto? Znaczy, że nie można coś zrobić z streamka? No, a kto powiedział, że nie? A właśnie. To dzisiaj streamek. Ta. No co? O, tak o 18. Z artystą. No jak artysta sam nawala CS-a. No bo nie, wczoraj zgrałem, no. Teraz grałem. Niemożliwe. No. Jo, jak wam szło? Chyba ja nas wygraliśmy drugą grupę. A, czyli na zero. Znaczy to było to, nie? Że... Tam. Wygrywaliśmy 15-9, nie? Ile? 15-9 wygrywaliśmy. No, a i tak przegraliście. Nie, i takie coś tam, coś tam sobie gadamy na tym głosowym. No i taka, i takie coś tam se... Dobra, bo cię wywalimy, nie? Takie, a sobie walajcie, nie? I takie chłop... O, Zbyk, tak, jakiś link wysłał. Zrobić głosowanie. No i artysta... Zagłosował na tak, nie wywalili. A było 15-9. Wygraliśmy to, ale wiesz. Ja tu z kabiny. Ja tu z kabiny sobie jadę. Elegancko, z kabiny fajnie widać. GPS-ka sobie włącz, bo ja jadę równo bez GPS-ka, tak? Ja nie jeżdżę być. Ja jeżdżę być GPS. No widać, że... Tańcujesz lewo-prawo. Bardzo dobrze. No, a ja jadę z kabinki i jadę prosto. Bez GPS-a. Kurde, jak on tam drzejapę z tyłu tam słyszę tylko. Gdzie ty niby widzisz, że coś wyszło? No, przyszło mi powiadomienie. Przyszło mi wyszło. Dobrze, to mi na pewno pewnie wyszło. No, Jakub wyskoczyło tylko. Ja co by? I ten jego... Na grupie nic nie ma, bo ja teraz... I ten jego łoś. Czy co on tam ma? No i mi przy powiadomienie się ciągle wyskakują. Z Discorda jak ktoś napisze. No. Nie, na Discordzie nic nie ma, bo jest... No, ten kula na Messengerze, bo jest na Messengerze. Nie, Discord wyskoczył. A, na Discordzie to pewnie na pewno. Dobrze. Ale skwiercą się długi człowieku. O, dobra, zamknijmy. Jak Sabino? Dawaj, jedź. Ty, ja mu trzymam S-a, on do tyłu debil jedzie. Jak mu trzymasz S? To dziwne, żeby nie jechał. Znaczy, no ja go puściłem na luzie, a on do tyłu jechał. A rącznego nie chciałem się zaciągać. Hop, co stanął w miejscu. Ustawiłem, bo ja też jak miałem, to sobie ustawiłem siłę hamowania na 50%. Nie, miałem zawsze na zero. No to dlatego ci jedzie. No i niech sobie jeździ. No przez górki było, no to... No to z górki było, no to teoretycznie powinien jechać chyba, nie? Do tyłu. No właśnie nie miałem hamulca.
w tej grze nie ma hamulca. Tak naprawdę. Ale ręcznie jakby zaciągnął, to by stanął miejsce. No ja jestem jakiś ręczny w tej grze. Jo! Dwukropek masz no. Ręczny. A ja jest z modami. No, od skrzyni biegów jest ręcznie. Właśnie. Dobrze, jak w ETS-ie z pasją możesz kliknąć sobie. Ale żem poszedł, co? Nie wiem, nie widziałem. Dobra. Chłopca mnie tam dogania z tyłu. Zdaje mi się. Tylko 13, ale... 12. No, bo więcej nie da się niż 12. No powiem ci, że w realu fajnie ta lorka wygląda. Wiadomo, ale to nawet nie mam wielu ciebie. No, a tam była fizyka. Tutaj ja już czuję kooperację Madrana i Fabi. Nie wiem, co robię. Wtedy była gra. Ciekawe, co w nowej grze wymyślą. W sensie, w nowej wersji. No właśnie. A czy, no nie wiadomo w sumie, kiedy ona wyjdzie. A może będzie, bo przecież przesunęli premierę o rok. No ale przesunęli premierę o rok tylko z powodu... tak, właśnie tego powodu. No to się dowiedzieli? No nie można mówić na tym. No co robisz? No co robisz? Co się pytasz? No, wódka. Po przysiężka nie zostawiłeś. O ja cię. Kurde. A ty zarobiłeś za duży? Gdzie? Na dwa razy będzie. No! I co się dzieje? Ja nie. Dobrze. Płacinę się troszeczkę inaczej zaoram to, tak? No ja wiem jak, Tak jak zasiadłeś. Pewnie ja. Też tak można, nie? Też tak można. Nie, no dołaram sobie pługami normalnie. Chociaż nie wiem ile założymy, no bo mamy 12 minutę. A chciałbym tak 25-30 zrobić. Dobrze. No, dobrze, że... ogólnie to chciałem... Szukałem przez 15 minut pola. Jakie tutaj zaorać sobie. W sensie powiem, jak biegałem, to one takie duże aż nie było. Chłop co sąsiadowi tam po pszenicy jeździ. No co? Nie widzi. Dobrze. No jadź już to. Aha, to ja mam jechać. Dobrze, już nasza jest, tak? Ale... już jest nasza. Ogólnie w kolejnym odcinku mam plan zrobić sobie... zbiór kukurydzy na ziarno. A ja potem się zobaczy. Potem się zobaczy, co się zrobi. No na pewno orki już nie będzie, no bo zrobiliśmy. Znaczy ogólnie te mi orki brakowało na kanale, do tego sobie ją zrobiłem. Ale to nie tak, że mnie to zdjęcie zafascynowało wczorajsze. Wcale. Tak. A czy ogólnie... Jo. No, tylko że tam z tym pługę trochę inny jechał. Jeden model niższy, ale to nieważne. A mam go wrzuconego takiego samego. Tylko nie chciałem się go kupować, bo chciałem ten, bo ten dopiero na Wodhale już niedawno. Iu. Oj, jaka tu skarpa jest. Jak go tam buja na tym. Tylko do robu się nie wrąb. Bo ja się nie będę wyciągał. A już chyba jedną kardę tam na pole. Dobrze. No elegancko to idzie.
W sumie, no, przygotowałem sobie robotę na dwór, no bo jakby była artysta, to w sumie nie byłoby roboty. Zacznijmy od tego, że on chyba jeszcze nawet nie wstał. A jest 12. Znaczy, no dobra, za 5, 12. Ejo, hop by mnie tu ciągnął cały czas, żebym przylazł. No, fajnie tak. A czy to ogólnie to jest dobre, bo na szybko mogę tutaj sobie zrobić jakąś maszynę ogarnąć i zrobić na odcinek, nie? To jest akurat, no. To jest akurat spoko. Ej, tutaj na tej stronie można po prostu testować różne. No wszystkie tu możesz maszyny wziąć sobie. A czy ja sobie wziąłem takie, no bo mi się spodobały takie. Tak. Bo mnie takie jedno zdjęcie zainspirowało, dlatego. No jadziesz, jadziesz. Ubi się od tego, kurde. Dobrze. Ty, no ale... Elegancko nam to idzie. Perfekto. Jo. A czy powiem ci, że w realu jakoś ten czas szybciej leci? W realu, nie? Jo. Ja tak sobie zdałem sprawę dzisiaj, jak ten czas zapierdziela, nie? Znaczy, no w sumie nie dzisiaj, ale już nie, tak już trochę dawno. Ja tak sobie wczoraj siedzę przed telewizorem, mówię, kurde, już czwarty jest dzisiaj, stycznia. A niedawno były święta, już nowy rok. Jo, nie? Stary, ja... Tylko szkoda, że tego śniegu wcześniej nie było. Na święta. Ale dobrze, chociaż teraz jest śnieg. No jakoś tak... Jakoś tak inaczej jakiś śnieg za oknem. No bo to ja praktycznie, no czarny asfalt to ja widzę przez 11 miesięcy w roku. A tak chociaż biały asfalt rano widziałem. 12. O panie, teraz bym zostawił. Dobrze. Jo. 7502 godziny. 7689. Dobrze. A, nie wiedziałem jaką liczbę wpisać, to taką sobie wpisałem. No, żeby... O Boże. Specjalnie wpisałem te godzinki, żeby nie były takie nowe te maszyny. No, wyglądają jak nowe. No. No bo jak bo się dobrze dba o mnie, tak? No, ale ty, że się tym dba, to i tak się wiesz, to powinny. No, a kto nie powiedział, że w kolejnym odcinku się nie rozsypią? O, jest. A tam koło urwane było, co? O, wyhamował. Dobrze. A chyba laga złapał, chłop. Dobrze, możesz dać John Deere'a, tak? Ten to jest szatan. A jak on fajnie chodzi. Znaczy w realu trochę inaczej chodzi, ale... No ale dobrze. O, Michael ma chyba wjazd na pokój, bo się wyciszył. Nie, co się? No nie wiem, tak że ci ucichł. Nie, widać. O, zostałeś miaka. Dobra, to się po odcinku zaora. Coś pewnie tak nie będę tego orał. Halo, 11, coś u nas co halo? A co? 11 co? A nic, nie. A nie, F11 nie, nie. 11.59 jest. Jo. Dobrze. O i elegancko. I taka lotka mi się zawsze podobała. Na jeden za drugim jedzie. No ja cię. Chyba ktoś tam chciał z tyłu przyszyprzyć. Ale mu nie wyszło. Nie, jest jo. A w kolejnym odcinku będę żniwa kukurydziane.
na tej mapie. Tylko jeszcze musimy jakiś drugi kombajn znaleźć. A, tam Michael może jakiś pomysł podsunąć, jaki kombajn, tak? Blank. Nie, no może nie Blank, bo Blanka już tyle razy miałem, że już mi się nie chce nad tym kombajnem grać. Wszędzie tego Blanka używałem. Gdzie się dało. Nawet na polskim jest Blank. Serio? Co? Nie wiedziałem. To dobrze. No dobrze, że nie wiedziałeś. Dobrze. Jo. A, zdążyłem. Jo? Dobrze. Powiem ci tak. Że tak. Nie, nie, bo obocianie nie, to nie miało być obocianie. Jeśli o to się chodzi. A, tak, to prawda. No. Ale nie, ja ci powiem, że już połowę poolamamy. Jo. 20 minut, no, czyli jakieś 40 minut byśmy mieli zaorane. Ale jeszcze 10 minut? A, z 15. Nie wiem, 10, 15. Zobaczymy. Czy to jest 40 minut odcinek? Nie, no. Tak, masz 20. No, mam. No właśnie. Nie, no, pół godzinki zawalniemy. A resztę się poza odcinkiem założę. Okej. Okay. Jeśli ci się będzie chciało, jak nie, to Halo F11 będzie. No, to będzie Halo F11. Oj. Jak się tam przytulili prawie obciążniczkami. Właśnie zastanawiałem się, czy skrzynię biegu tutaj dorzucać, czy nie dorzucać na tą mapę. Ale pomyślałem sobie, że jak będę jechał kombajnem, no to, no, to można używać GPS-a i nie trzeba. Tak, dokładnie. A wiesz, że u nas w kombajnie, w sensie w realu jest GPS-a, chłop go nie używa? Bo nie wie, jak go ustawić. No, są tacy ludzie, na przykład jak zbyt oceniony film i duma. Dobrze, aż mnie rozbawiłeś tą wiadomością, człowieku. No, w sumie ta. Nie, wcale nie pisze taki duży plusik, że prześlij film, czy tam, nie wiem, co tam jest. Czy tam strzałka uploadu, nie wiem, co tam jest narysowane. Nie pamiętam, jak to na YouTube wygląda. No, ale w każdym razie. Nie, wcale jak nie kliknie, to prześlij film, pisze. No, wcale. Wcale. Tylko, że Zbychu głupek... Dobra, nie będę mówił. Baran, o. O, Baran, dobrze, dobrze. No. Próbował filmy z jak się da przesłać, tak? No, można i tak. Da się tak, z ekrzyna prosto na YouTube'a. Ale to po co? Da się, tak? Ja zawsze jakoś wolę na przeglądarce, nie wiem czemu. Chłopie, schodzisz. Na półpługa jedziesz. Dobra, teraz już wyrównaj, jak już jedziesz tak. Nie, ja tego John Deere'a na pewno chcę. Do odwozu kukurydzy. Z jakąś przyczepą fajną. Musiałem mu dorwać jakąś przyczepę z Motkawa fajną, dużą. A już chyba nawet mam. Albo... A nie, w sumie mam przyczepę. Zestaw z Reala, czyżby Zasław, halo? Brzmi jak plan. Przypadkiem go mamy. No wiem, bo przypadkiem go pobrałem. Bo to było z tą myślą, że pobieramy ten mod. Na przyszły odcinek. No. Ale powiem ci, jakoś tak inaczej się gra, nie? Jak widzę ten dzisiaj taki nabity, duży. Jakoś tak dziwnie. No, a w kombajnie jest 2000 chyba godzin. Zawsze może być więcej. Ja nie, no po co więcej? Przecież kombajnie tyle godzin dużo nie robi, nie? Zależy gdzie. No ale jak masz duże gospodarstwo, no to kombajn ci tyle godzin nie zrobi, no bo masz parę kombajnów, tak?
No. Wiem, że. Bo to z modka, bo dlatego muszę mieć dobre dźwięki zrobione. Ale w realu też ta M-ka tak wyje. Bo stałem koło niej, to wiem. Nawet na filmie było złapane. Leciało z pługi, że tak samo było. Ale twoja brzmi lepiej. No, znaczy ja wolę tego bardziej starego Jungera, tego 6920, bo lepiej że ja to. Dobrze. Ciekawe, czy artysta chciał takim pługiem orać. Ale on powiedział, a bo zwykły pług to nie chce mi się orać, pewnie tak by było. Chłop co Żyda wali. Po kasku. Po hełmie. O ty. Dobrze. No. No, a co? Masz za swoje knurze. A ja nic nie powiedziałem przecież. No Messenger, halo. No. No, a ty masz wspólnego z Sylwestrem. Nic nie mam wspólnego z Sylwestrem. No to jak nie? No, co mam? No, nazwisko. Ja nie mam nazwisko Sylwestra. No, ale podobny do Sylwestra. Ja? Bardzo dużo literek masz na Sylwester, tak? Dobra, wpierdziałem się w ciebie, nie mam czasu, ora. No, ja czekałem, żebyś tak zrobił. Elegancko idzie. Nawet poza odcinkiem dużo orki nie będzie. No, ale na cesa. Kiedy? Tylko musi. Dobrze, musimy ten drugi kombajn jeszcze ogarnąć. Z modhuba jakiś. Właśnie nie wiem jaki przekrój kombajnu. Czy taki podobny do tamtego, czy. Czy może Rostelmasza kupić? Nie wiem. Miecia. Nie wiem co kupić, zobaczymy. Muszę pomyśleć, jaki ja bym chciał kombajn drugi. A ty jedziesz? Znaczy ja myślałem, że pojedziesz, ale dobra. A tak się stanął, no to nie wiedziałem, czy ja, czy stać. Chciałem tego tam Żyda. Ja chciałem też Schmidta weź, Schmidta. Jo. Bo ja chciałem tego Żyda tam zaorać, ale już potem pomyślałem, dobra, jak stoisz, to jadę do przodu. No właśnie myślałem, że a ja tam nie wiem. A nie wiem co myślałem, nie? Dobra, 25 minut odcinka jest zgaduję. Albo 7. Dobrze, 8. No mówiłem, też 2 minuty pewnie. Iu. Miniaturka jeszcze zrobiona, także. Iu. Luźna gumka. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że to jest bardzo podobna miniaturka ze zdjęcia. No ja jestem dobry. A czy podobna? No może no. Podobna, no pewnie taka sama, nie podobna. Nie taka sama. Na zdjęciu była inna. A z tego? Możesz to zobaczyć, tak? Dobrze. Orka Poplon 2020, tak? Z tego filmu, na tym się w filmie wzorowałem, tak? No, to nie tak, że się wzorowałem na moim filmie, ale... ale dobrze. No po prostu farmingu tego jeszcze nie robiłem tak, że chciałem, no. Bardzo mocno to zrobić. No może co? Co za? Dobrze. Musimy sobie pomyśleć, co by tu jeszcze można było zrobić ciekawego. A może halo trzcina kiedyś zrobimy na jakimś polu? Jakimś malutkim? No, o właśnie, była trzcina, jeszcze nie zbierałem w tym farmingu na odcinku. Znaczy ogólnie to ja trzcinę w tym farmingu chyba nie zbierałem. No, to przynajmniej coś innego by było. Za 3 odcinki widzimy się na trzcinie. Dobra, dobrze, rozumiem.
Bawełna jeszcze można. Iu. Znaczy no, full masz dużo do wyboru, nie? Dobrze, lecisz. No, powiem tak. Pól jest dużo do wyboru, także jakie nam się spodoba, to możemy sobie zasadzić czym chcemy, tak? Tak. Jedno przyknięcie palce i całe poleciało. Iu. Że tak w realu się dało, nie? O jest. Stary. Przychodzisz, klikasz, wybierasz, masz taki panel, czaisz, nie? Taki tablecik? Tak. I klikasz. Rzepak zasiej. Tak. Nawożenie 100%. Kurde, ale to by było dziwne trochę. Jakbyś tak, nie wiem. To wtedy by jedna osoba tylko była potrzebna. To wszystkiego jedna osoba. Ju. Siać byś nie musiał, orać byś nie musiał, ewentualnie zebrać, tylko skosić. Da się tym modem zebrać. Chyba. Nie wiem, ale na pewno da się uschnąć roślinę, to wiem. Dobra, bo ja już czuję, widzę i słyszę, że jest 6 minut. A ja też słyszę u ciebie to, tak? No to dobra, założymy do końca to, ten kawałek. Bez poprzeczniaczków. Bez poprzeczniaczków zrobimy, to raz dwa pójdzie, zobaczysz, to parę obrotów, dobra, jedziesz. No, ty wiesz, że to parę, no ile to zostało, jest 10 przejazdów. Jo. A ja sobie tak pomyślałem, że jak my to szybko machniemy, to my jeszcze 45 pojedziemy skoczyć. Zacząć. Nie no, nie jedziemy, orać. Ale potem tak sobie przybiegłem na to pole, mówię, kurde, przecież to jest duże pole, my to będziemy orać i orać. Mówię, odpuszczę sobie. No nie wiem, jaki komin kupić. Może tego Rostermasza weźmiemy faktycznie? Co o tym myślisz? Można spróbować. No bo zestaw przyczepy już mam przygotowane. Bynajmniej jedną na pewno mam. A resztę się znajdzie. Na Mojave są takie fajne, długie przyczepy. Zobaczymy jak się na Mojave. Jo. Ale ten John Deere, co tym jadę, to na pewno już ma swoją przyczepę wybraną. Zasławek będzie. Halo, tak bardzo mocno. Chyba dwie. Chyba dwie, nie jedną. U nas jedną ciągają i tak będzie też. U nie będzie dużo, zobaczysz. Ale dwie ładnie wygląda. Ci powiem. Nie, z jedną też ładnie wygląda. Nie mówię tego, ale mówię, że z twoją wygląda ładnie. Mój design. No po prostu więcej zmieści tylko. Zobaczymy co tam walniemy. Może halo przeładowcza będzie jakaś? Nie wiem. To się pokombinuje. W sumie można było przeładowczą się pobawić, nie? No bo... A to nie, to nie wiem czy na kukurydzyczne zboże, zobaczymy. Można było się przeładowczym pobawić, bo tak naprawdę to ja nie jeździłem przeładowczym zbytnio w tym farmingu. Także kombajny... Ja jedynie miałem styczność z przeładowcem na jeszocie, jak on sprzedawał. To nie za styczność, morda. Dobrze, także to jest... Co? Dlaczego ty nie mogli zrobić prosto? No bo tak jest lepiej. Dobrze, także jest... Dobrze. Tak, halo, dzień dobry, do następnego, trzymajcie się, cześć! Tak, do następnego, na razie trzymajcie się, cześć! 34 minuty na razie trzyma ta się, cześć.